kolejne punkty i tym razem komplet na szczęście. Kolejne zwycięstwo, no zobaczymy jeszcze jutro jak się uda i myślę, że już będzie zakończony sezon pomyślnie, a nawet bardzo pomyślnie. Żadnych przygód, przede wszystkim z autem. Trasa według mnie dobrze przygotowana, nie było żadnych niespodzianek, pogoda dopisuje, deszcz nie pada, jest w miarę przez to bezpiecznie, było wszystko super. Zmienna konfiguracja, dół jest dosyć szybki, jest są partie zakrętów, których przechodzi się bez odjęcia. Dojeżdżając tutaj właśnie do zakrętu, na którym stoimy, do 7-8, jest techniczna i już tutaj się zwalnia. Po tym zakręcie jest wysoko pod górę, więc i długa prosta, więc jest bardzo ważny zakręt, który znowu za nami jest. Jego trzeba się dobrze wstrzelić, żeby później mieć prędkość na tej długiej prostej, która jest mocno pod górę. No i później się zaczyna tam partia takich ostrych zakrętów i bardzo mocno pod górę. Jest tutaj, no, moc auta, nie ukrywam, że też ma pewne znaczące jakieś tutaj odnosi znaczenie, bo trzeba jednak tutaj mocno, mocno dymać pod górę. Na rok 2010 jest to jeden krótki punkt.